dzisiaj odbyły się 28 listopada tego roku. Trwają prace Zakładu Suchomary do kolejnej realizacji sanitarną w ulicy Sobaczewskiej, na ulicy Poznańskiej, do ulicy Poznańskiej. Ja już mówiłem, że tam dużo kłopotów i z gruntem i innego typu było. I przebudowa budynku przy ulicy Galickiej 6 w związku ze zmianą sposobu użytkowania, termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ulicy Galickiej 6A. Zakończono pracę przy ocieplaniu części mieszkalnej budynku, to jest ocieplanie ścian, dachu, wymianie stolarki okiennej. W części użytkowej zakończono pracę rozdrukowe, wymianę okien, na ukończeniu jest ocieplanie ścian, murowanie ścian działowych. Mają pracę przy instalacjach elektryczki, skoprądowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wodnej, centralnego ogrzewania. Zakończone prace. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wygnera Urząda przy Alei Sienkiewicza, wzdłuż Alei Sienkiewicza, wykonana przez Zakład Usług Komunalnych. Budowa legionów na ucinku od Kiernowskiej do ulicy Grunwaldzkiej i jednocześnie wymiana naprawa asfaltu 160 m2 w ulicy Strzeleckiej. I zakończona przebudowa drogi w ulicy Ogińskiego, wykonana przez Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu. Główne wydarzenia, spotkania w grudniu. Proszę Państwa, grudzień jest takim spotkaniem miesiącem opłatkowo-jasełkowym. W sumie byłem na 39 takich spotkaniach wigilijno-opłatkowych. No i też nie na wszystkich, ale to są bardzo miłe spotkania, często zresztą z Państwem też się spotykaliśmy wielokrotnie. Cieszę się, że byliście też Państwo na tej gminie powiatowo-miejskiej. Gospodarzem w tym roku był powiat. Wigilii, na której byli dwaj nasi biskupi, biskup ordynariusz i biskup senior. Był Pan poseł obecny również na dzisiejszej sesji i na tych wielu innych opłatkach. To jest miłe, że ludzie składają sobie życzenia, żełają się opłatkiem i dziękuję wszystkim organizacjom, stowarzyszeniom, partiom politycznym, szkołom, przedszkolom za to, że podtrzymują tę piękną polską tradycję. 29 listopada, piątek, podsumowanie żywej lekcji historii. Była gala w Łowickim Ośrodku Kultury. Była tutaj na sali pani przewodnicząca klubu seniora, pani Anna Bieguszewska. Jest, nie wiem, czy jest tam jeszcze, bo w sumie klub seniora z drugim liceum zorganizował tę lekcję historii. Tu spośród nas obecnych i pan radny Tadeusz Żaczek i ja. Mieliśmy też okazję tam mówić o historii takimi dekadami. Bardzo pożyteczna działalność, bardzo pożyteczna inicjatywa, która będzie kontynuowana w roku przyszłym. Tego samego dnia 14 gala z tytułu Gimnazjum II prezentuje, to też na dużym poziomie organizowana koalicja w Krainie Czarów. Również tego samego dnia spotkanie promujące projekt Zajazd Rodów Zdroże w Niemorowie. Szkoda, że akurat pana Jacka Haczkowskiego nie ma. No, obaj z bratem też aplikowali o środki unijne w Urzędzie Marszałkowskim. Była prezentacja tego projektu przebudowy Zajazdu Rozdroże z dofinansowaniem środków unijnych. No, rzecz jasna, taki jest w ogóle schemat rozliczania też środków unijnych. Musi być ta promocja projektu. Cieszymy się, że krótko mówiąc, Haczykowscy, już mówiąc tak po prostu, no Jacek i Krzysztof takiego tam dokonali no super pracy, przedsięwzięcia. Przecież wszyscy pamiętamy ten niszczający, stojący budyn i widzimy teraz, co tam jest. Szkoda, że nie w granicach Łowicza, bo to by podatkowo i tak dalej było korzystniejsze, no ale nie. Z tego samego dnia spotkanie z przewodniczącymi zarządów osiedli w sprawie budżetu partycypacyjnego. 30 listopada uroczysta Akademia 60-lecia w tej sali Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 4 grudnia to pan dyrektor, pan radny Robert Wójcik w restauracji Polonia zorganizował spotkanie podsumowujące projekt
umiem więcej. Też dziękuję za zaproszenie i to takie zawsze jest i prezentacja osób, i całego działania przecież finansowo korzystnego i potrzebnego. 5 grudnia obchodzi jubileuszu 20-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi. Byłem na takiej gali zorganizowanej przez fundusz. Tego samego dnia ze skarbnikiem i z panią mecenas byliśmy w Łęczycy właśnie, jak już o tym wspominałem, w sprawie współdziałania, w sprawie rozliczeń finansowych w związku między gminem Cura. 6 grudnia choinka miejska na Osirze 2. Proszę państwa, już ja na komisjach tak częściowo wspominałem, nie było innego wyjścia. Jednogłośnie tutaj w kilkanaście osób, też za podpowiedzią i zastępcy komendanta pana Andrzeja Rokickiego i strażaków, że przenieść za miesiąc, nie wiadomo jaka będzie pogoda, przecież ja specjalne zarządzenie wydałem, komunikat o tym niebezpieczeństwie burzowo-śniegowo-huraganowym. Nie można było tego tutaj zrobić, a jednocześnie tam nie można było więcej osób na sali niż 300 i było zrozumiałe zresztą zniecierpliwienie i złość dziadków, rodziców, dzieci, no ale tak to musiało ze względu na bezpieczeństwo, ja się cieszę, że nikomu się nic nie stało, tak to musiało się odbyć. 8 grudnia, no to byliśmy w sumie stanem przewodniczącym na trzech takich mszach z biskupami, podziękować księdzu biskupowi Zawitkowskiemu za obecność w Łowiczu w 75. rocznicę i przejście na emeryturę księdza biskupa, później Andrzeja, biskupa Artynariusza, a do 8 grudnia na mszy w 24. rocznicę sakry biskupa i księdza biskupa seniora Rozego Oszulika. 10 grudnia podpisałem umowę z Zakładem Oczyszczania Miasta na roczne zagospodarowanie odpadów komunalnych. 11 grudnia na komisji urbanistycznej z panią naczelnik, z panią Anią Gajewską przedstawiliśmy takie główne problemy urbanistyczne związane i z niektórymi działkami i właśnie komisji urbanistycznej. Tego samego dnia wernisaż wystawy Aniołowie w tradycji polskiej. 12 grudnia spotkanie opłatkowe Fundacji Czyn Dobro, na które zaprosił nas prezes Fundacji Wojciech Urbanek i też obecni biskupi, przedsiębiorcy. Tego samego dnia spotkanie na osi, że pozwólmy zwierzętom przetrwać zimę, zorganizowane przede wszystkim przez Stowarzyszenie Pomocy Przyjaciół Zwierząt przez panią Grażynę Wołynik. Dla dzieci z przedszkoli przede wszystkim konkurs na karmiki, bardzo pożyteczna inicjatywa. Tego samego dnia również gala sportowca roku trenera ziemi łowickiej zorganizowana przez Stowarzyszenie Łowicka Akademia Sportu przez Kamila Sobola, przyznanie i sportowcowi roku, czyli panu Zbigniewowi Brudce i trenerowi roku ziemi łowickiej Michałowi Adamczykowi tych zaszczytnych tytułów. 13 grudnia msza w katedrze w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego i film w kinie naszym, film Internowani pana Świątkowskiego Tomasza. 15 grudnia też na zaproszenie państwa Malinowskich, właścicieli pani Karina i Krzysztof Malinowscy, właścicieli restauracji Stara Łaźnia, a chcę to podkreślić, zaprosili dzieci ze Strobowa. Też byłem na takiej kolacji, tak bardzo ładnie, gdy rozmawiałem, skąd się ta inicjatywa wzięła. Aha, chyba tak bez wstydu trzeba mówić o takich inicjatywach. Powie pan co? A tak siedzieliśmy w tamtym roku w Wigilii i mówimy, że jest nam dobrze, mamy pieniądze, jesteśmy zdrowi, dzieci zdrowe, że trzeba by się trochę podzielić tym, co mamy. No i w tym roku pojechali wcześniej do Strobowa. Każdemu dziecku po zapytaniu wcześniej pani kierowniczki, nauczyciele wręczyli takie indywidualne już jakby na zamówienie prezenty, obiad i też takie dzielenie się opłatkiem.
16 grudnia walka zgromadzenia wspólników z Zakładu Energetyki Cieplnej. Też powiedziałem, że współpraca z wojewódzkim na tym spotkaniu bardzo dobrze się układa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i że w sumie SEC przestał być problemem miasta, że i więcej majątków prowadziliśmy i jest zgoda obydwu wspólników i te kotłownie teraz przygotowujemy do sprzedaży i już jedna nie straszy. I przede wszystkim przyjęliśmy strategię funkcjonowania spółki w latach 2014-2018. Tego dnia byliśmy obaj z zastępcą u pana ministra Adama Zdziebło. Dopiero tam o godzinie 18 nas przyjął w Ministerstwie Infrastruktury. To jest wiceminister, który pracuje od 2009 roku. Ja już mówiłem też, że pomogli nam przede wszystkim. No, w sumie to poruszyliśmy niebo i ziemię, żeby ten pociąg pospieszny był. I no, największe podziękowanie dla biskupa Rojsego Szulika i dla wicemarszałka Sejmu, byłego ministra infrastruktury, pana Cezarego Grabarczyka. Zapewnił nas bardzo zresztą o 6 wieczorem, bardzo zresztą z nami tak no ładnie, chyba najprościej określić, rozmawiał, obiecał, że zrobi wszystko, co trzeba. 3 dni później pani premier, o tym spotkaniu za chwilę powiem, pani Elżbieta Bieńkowska, no krótko mówiąc, 3 dni później byliśmy na zaproszenie ministra pracy i polityki społecznej, ministra Władysława Kamysza-Kosiniaka. Byliśmy w ministerstwie, już tak powiem wprost, bo już powiedział, że niedługo to UNICEF będziecie zapraszać w związku z kartą 3+ na posiedzenia. Faktem jest, że proszę Państwa, jako 4. miasto przyjęliśmy kartę 3+. Poproszono mnie do takiego zespołu konsultacyjnego tych pierwszych samorządów w sprawie ogólnopolskiej karty 3+. I faktycznie pan minister nas tak słucha naszych uwag w sprawie tej ogólnopolskiej karty. Zapowiedział, że zaraz będzie pani premier i pani premier jak już usłyszała, że jesteśmy z Łowicza, a przywróciła wam pociąg do Łowicza. I faktycznie tutaj, no dzięki, no powiedzmy różnym osobom ten pociąg będzie. Ja przepraszam, że w trakcie wyszedłem, ale rozmawiałem z panem prezesem Januszem Malinowskim, prezesem Intercity. Pociąg będzie i prosił mnie, żeby też w mediach to nagłośnić i żeby oni mieli krótką frekwencję. Będzie od 3 Króli. Będzie po 16:00, będzie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, Warszawa, Kutno. Pospiesznie będzie się zatrzymywał tylko w Sopacielu, w Łowiczu i do Kutna. I z Kutna będzie wracał do Warszawy. Nie znał pan prezes jeszcze konkretnej godziny, powiedział, że no gdzieś tam po 21:00. W sobotę nie będzie jeździł, a w niedzielę będzie miał kurs Warszawa-Bydgoszcz. Bo pierwotnie on miał być Warszawa-Bydgoszcz, ale w ogóle na całej linii, ale wtedy poniedziałek, czwartek, a w piątek będzie bydgoski, też źle powiedziałem. W piątek i w niedzielę będzie miał ten kurs Warszawa-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Warszawa. Ale poradny przejazd też będzie? Nie. Tak, to rano są, ale to o ten pociąg. No nie ukrywam, że cieszymy się, ponieważ pierwotnie mieliśmy płacić za ten pociąg, dopłacać te samorządy na trasie na 1 860 000 i tak dalej. Już nawet myśleliśmy o kwotach, które by na Łowicz przypadły, także cieszymy się, bo jest to nasz, no też jakiś tam taki, nasza finansowa oszczędność i cieszymy się, że dla tych mieszkańców Łowicza, którzy pracują w Warszawie, to po prostu będzie. 17 grudnia wręczyłem 50 rodzinom paczki po 200 zł z tego, z tych 10 tysięcy, które otrzymaliśmy od pana marszałka województwa łódzkiego dla rodzin wielodzietnych. 19 grudnia, to już wspomniałem, właśnie to w sprawie karty dużej rodziny, tego samego dnia rozstrzygnięcie konkursu na szopkę bożonarodzeniową w muzeum. Podpisałem również z dyrektorem zakładu karnego umowę na przyszły rok.
o współpracy i o pracy osadzonych na rzecz miasta, szkół i o współpracy w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi z gimnazjami. 20 grudnia Wigilia Powiatowa Miejska w Muzeum. 21 grudnia charytatywny turniej piłkarski Gwiazdy na Gwiazdkę. Ale to poproszę zastępcę, żeby tutaj powiedział kilka słów. Bardzo chciałbym podziękować przede wszystkim wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten turniej mógł się odbyć, bo szczytna idea, jak Państwo wiecie, nauczyciel jednej z łowickich szkół, ale też działacz sportowy, dziennikarz sportowy Paweł Dubiński latem tego roku w wakacje doznał wylewu, udaru i czeka go długa droga do pełni zdrowia. I pojawił się pomysł tych młodych ludzi z Łoku, Krystiana Cipińskiego przede wszystkim, ale Jakub Papuga, również inne osoby z Łódzkiego Ośrodka Kultury, żeby w tym roku ten turniej zorganizować właśnie na scenę takim, żeby zebrać pieniądze na rehabilitację Pawła. Bardzo dziękuję naszym radnym, którzy jedni listowali i grali w piłkę. Tu do Roberta szczególnie wielki dzięki za to, że jak zwykle stanął na wysokości zdania i zaprosił swoich kolegów jeszcze z Murawy. Zjawili się, mecz się odbył i wynik sportowy, który jest sprawą drugorzędną, ale zebraliśmy ponad 28 tysięcy złotych, 28 570 dokładnie. Jest to kwota dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Paweł nie był obecny na meczu, ale dzięki łączom internetowym oglądał ten mecz na żywo. Był niezwykle wzruszony, także chciałem w jego imieniu swoim i wszystkich organizatorów podziękować przede wszystkim Krystianowi i wszystkim tym, którzy się przyczynili, Łowickiemu Ośrodkowi Kultury, OSIL-owi, Wydziałowi Promocji z naszego ratusza, ale również właśnie tym, którzy grali, radnym, tym wszystkim, którzy decydowali tak dzielnie i żeby taka niebagatelna kwota zasiliła i konto, myślę, że tu będzie mu bardzo potrzebna ta kwota. Myślę, że wszyscy Pawłowi kibicujemy, że w przyszłym roku, w grudniu, to właśnie prowadził to te turniej, bo tak to zwykle bywało, więc bardzo im powodu zdrowia i jeszcze dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Czy są pytania i uwagi pana burmistrza?